tak naprawdę nasza historia rozpoczęła się ponad 160 lat temu. To właśnie wtedy na ziemiach polskich, choć będących pod zaborami, rozpoczęto wydobywanie gazu ziemnego i ropy naftowej. To właśnie Polak, Ignacy Łukasiewicz, sprawił, że cały świat korzysta obecnie z tych paliw. Od połowy XIX wieku branża gazownicza stale się rozwijała. Powstawały pierwsze gazownie, pierwsze gazociągi, latarnie uliczne, maszyny i sprzęty zasilane gazem ziemnym. A później była I wojna światowa, odzyskanie niepodległości, centralny okręt przemysłowy, II wojna światowa, żmudna odbudowa kraju i ciężka praca całych pokoleń gazowników. Historii nie sposób opowiedzieć w kilka minut, jednak dziś to my, pamiętając o swych korzeniach, ale też śmiało patrząc w przyszłość, tworzymy kolejne rozdziały tej historii. Polska Spółka Gazownictwa, należąca do grupy kapitałowej PGNiG, to obecnie największy w Europie operator systemu dystrybucji gazu ziemnego. Każdego dnia ponad 11,5 tysiąca naszych pracowników czuwa nad bezpieczeństwem sieci i gwarancją dostaw. Każdego dnia poprzez niemal 190 tysięcy kilometrów sieci gazowej płyną miliony metrów sześciennych gazu ziemnego do ponad 7 milionów odbiorców. Chcemy jednak, aby gazu płynęło jeszcze więcej i by mogli z niego korzystać niemal wszyscy mieszkańcy Polski. Dlatego od października 2018 roku realizujemy ambitny program rozbudowy infrastruktury dystrybucyjnej gazu. Chcemy, by po jego zakończeniu w 2022 roku Polska Spółka Gazownictwa mogła dostarczać gaz w 300 nowych gminach, a stopień gazyfikacji kraju z obecnych 60 wzrósł do ponad 72%. Chcemy, by w ciągu najbliższych 3 lat ponad 34 miliony Polaków miało dostęp do tego efektywnego i ekologicznego paliwa przyszłości. Realizując te ambitne plany, stale szukamy nowych rozwiązań i zwiększamy efektywność naszych działań. To, co jeszcze kilka lat temu było niemożliwe do zrealizowania, teraz staje się codziennością. Polska Spółka Gazownictwa dzięki tzw. gazyfikacji wyspowej może dotrzeć w rejony, których mieszkańcy nierzadko czekają na gaz ziemny od dziesięcioleci. Budując stację regazyfikacji skroplonego gazu LNG, zapewniamy dostęp do tego paliwa w sposób pewny, szybki i bezpieczny. Do końca 2022 roku chcemy zbudować 77 takich stacji na terenie całej Polski. Gazyfikacja nowych rejonów to nie tylko wyrównanie różnic cywilizacyjnych i likwidacja tzw. białych plam, ale też zapewnienie mieszkańcom wyższego standardu życia i ożywienie gospodarki. Budując nasze sieci, wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki i skracamy do minimum czas budowy, a dbając o ich bezpieczną eksploatację, korzystamy z nowoczesnych rozwiązań. Przewierty sterowane, kamery monitorujące gazociągi od wewnątrz, czy też drony do kontroli sieci gazowej to już nie przyszłość, a teraźniejszość. Aby szybko i sprawnie realizować wszystkie plany, Polska Spółka Gazownictwa stale zwiększa swój budżet inwestycyjny. W 2019 roku wynosi on niemal 2 miliardy złotych, czyli o 900 milionów więcej niż 3 lata temu. Każdego roku budujemy i modernizujemy ponad 2000 km gazociągów oraz około 60 tysięcy przyłączy. W efekcie starań zarządu PSG udało się również objąć realizację kluczowych zadań zapisami specustawy terminalowej. Dzięki temu możliwa będzie budowa przez spółkę 9 gazociągów wysokiego ciśnienia, co umożliwi dalszy rozwój sieci dystrybucyjnej. Od wielu lat Polska Spółka Gazownictwa jest też liderem w pozyskiwaniu środków unijnych na budowę i modernizację sieci dystrybucyjnych gazu ziemnego. Do tej pory PSG uzyskała dofinansowanie na realizację 47 inwestycji. Projekty te obejmują budowę i modernizację łącznie niemal 1700 km gazociągów. Nakłady na nie wynoszą ponad 952 miliony złotych netto, a dotacja z Unii Europejskiej ponad 405 milionów złotych. Inwestycje mają kluczowe znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski. Są to m.in. gazyfikacja rejonu Sztawnicy i gmin ościennych, budowa gazociągu Sandomierz-Ostrowiec Świętokrzyski, gazyfikacja Bielska Podlaskiego, czy też przebudowa gazociągu Dąbrowa Górnicza-Szopienice. Rozwijając naszą infrastrukturę, myślimy o przyszłych pokoleniach i pamiętamy o ekologii. Chcemy, by zamiast palić kiepskiej jakości paliwami w niespełniających żadnych norm piecach, Polacy mogli korzystać z najbardziej ekologicznego paliwa, jakim jest gaz ziemny. Pamiętamy nie tylko o wykorzystywaniu gazu do celów grzewczych, ale też w transporcie. Chcemy, by miliony pojazdów poruszających się codziennie po naszych drogach emitowało jak najmniej zanieczyszczeń. Dlatego w ciągu najbliższych lat zbudujemy 38 stacji tankowania pojazdów gazem CNG.
W istotny sposób zwiększy to dostępność tych paliw, umożliwiając rozwój gazomobilności, a tym samym przyczyniając się do poprawy jakości powietrza. Polska Spółka Gazownictwa. Przyłącz się do nas.